Państwa, dziś chcieliśmy porozmawiać o temacie z pozoru mało atrakcyjnym, a nawet bym powiedział dosyć stresującym, to znaczy o moralności chrześcijańskiej. Zaraz powiem, dlaczego wydaje mi się, że to jest temat mało atrakcyjny z pozoru, czy stresujący z pozoru, ale najpierw przywitam naszego gościa, ojca Michała Mrozka, który jest członkiem Instytutu Tomistycznego, ale jest też, straszne słowo, moralistą. Straszne. Straszne słowo, moralistą. Zajmuje się właśnie teologią moralną, szczególnie w takim kontekście, w takim stylu, czy w takim paradygmacie, jakby to powiedzieć, używając brzydkiego słowa, w jakim teologię moralną uprawiał, proponował święty Tomasz z Akwinu. Michał, no i zacznijmy od tego bardzo prostego pytania. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale mnie się jednak wydaje, a przynajmniej jest to też nawet moje doświadczenie w gruncie rzeczy minione, że jednak to moralność się źle kojarzy. W jakim sensie się źle kojarzy? W tym sensie, że kojarzy się albo stresująco, albo się kojarzy ograniczająco, albo się kojarzy od razu z jakimś niepokojem związanym z tym, czy dobrze postąpiłem, czy źle postąpiłem. No krótko mówiąc, no moralność nie jest czymś specjalnie atrakcyjnym. Albo często się mówi tak, że wiara chrześcijańska nie powinna być sprowadzana do moralności, czy że właśnie to, co jest w chrześcijaństwie najmniej atrakcyjne, to taka w cudzysłowie moralina, że to jest duży problem chrześcijaństwa. Ale myślę, że jest coś na rzeczy, że wiele osób ten moment w sobie nosi i nawet ostatnio bardzo widać, że o ile spotkania dotyczące, nie wiem, duchowości chrześcijańskiej zazwyczaj cieszą się dużą popularnością, dużą frekwencją, są atrakcyjne, o tyle gdybyśmy zrobili spotkanie dotyczące jakichś kwestii ściśle moralnych, to myślę, że byłoby mniej atrakcyjne. Więc pierwsze pytanie jest bardzo proste. Jak myślisz, skąd się bierze ten dystans, czy nieufność, czy jakiś taki wewnętrzny hamulec, który mamy jako chrześcijanie, czy jako katolicy, kiedy mamy mówić, czy mamy słuchać o moralności? Na pewno to jest kwestia złych skojarzeń, że moralność nam się kojarzy przede wszystkim z ograniczeniami, zakazami, nakazami, a już raczej nam się nie kojarzy z tym, że się rozwijamy, że jest nam dobrze, że jesteśmy szczęśliwi. W związku z tym, no pewnie jeszcze zależy od tematu, jaki by został zaproponowany, bo czuję, że na niektóre tematy to może byłoby więcej osób chętnych niż na inne. Natomiast rzeczywiście moralność nam się kojarzy z jakimiś dylematami też, czy coś jest złem, dobrem, grzechem, gdzie jest jakaś granica, więc zawsze wchodzimy na jakiś taki delikatny grunt, gdzie człowiek, sumienie, poczucie winy wchodzą w grę. I myślę, że to jest trochę takie prawo skojarzeń, że moralność nam się kojarzy z takim sektorem wyspecjalizowanym od tego, żeby normować nasze życie, a więc jej w jakiś sposób ograniczać, w jakiś sposób to robi nam się duszno, że czujemy już zaciskający się gorset, że ktoś po prostu te sznurówki nam po prostu raczej zaciągnie mocniej niż je poluzuje. Będzie mniej wygodnie chodzić na pewno po wizycie u moralisty, nie? W każdym razie raczej nie oczekujemy, że będzie mu lepiej. Natomiast myślę, że to też ma swoją historię, że tak kojarzymy moralność, bo rzeczywiście też w dobie wieków, co bardzo dobrze pokazuje Serve Pinkers, belgijski dominikanin moralista, że koncepcja moralności uległa dogłębnej przemianie od moralności szczęścia, cnót, takiej byśmy powiedzieli coachingowej, rozwojowej moralności, która mówi, o, tędy prowadzi droga do optymalnego rozwoju. Przechodzimy wraz z wolontaryzmem, czy tam XIII wiek i później, do coraz bardziej takiej moralności, która próbuje ustalić w sporze z Bogiem, że ja mam wolną wolę,
Bóg jest silniejszy, jakby to On wyznacza reguły gry. Więc teraz właściwie moralność zaczyna coraz bardziej, wraz z takim przesunięciem się sposobu rozumienia Boga i Jego takiego bardziej rozdzielczego nakazu, skoro najważniejsza jest ta wola bardziej niż rozum, że wcześniej w tej tradycji było podkreślone, że Bóg jest mądry, w związku z tym nas wychowuje do czegoś dobrego. Te późniejsze koncepcje bardziej akcentuje, że Bóg jest mocny, wszechmocny, w związku z tym On określa wszystkie reguły gry, to my właściwie nam pozostaje tylko się dopasować. W związku z tym również moralność staje się domeną coraz bardziej ustalania czasu wolnego. To znaczy, że my traktujemy już z Bogiem o to, co jest nakazane, zakazane i moralność przesuwa się dokładnie w ten sposób, że moralność nam się kojarzy wyłącznie z takim ustaleniem, co Pan Bóg już określił, gdzie jesteśmy wolni, do kiedy można, co jest grzechem. Stąd się też biorą te pytania, czy coś jest grzechem, czy nie. Jak jest grzechem, to nie można. Jak nie jest, to można. Że jakbyśmy się już jakby nie tyle chcieli współpracować z Bogiem w takim szukaniu głębszego życia, co raczej potrzebujemy po prostu ustalić reguły gry, no i wiadomo jest, że On jako silniejszy, większy je ustala i my musimy się dopasować, więc od razu czujemy już te sznurówki na ciele. Wiesz, ja myślę, że masz rację, to bardzo mi się... Myślę, że masz rację nawet szerzej niż w kontekście moralności, kiedy mówisz, zwracasz uwagę na to podkreślenie woli, a nie intelektu Bożego, dlatego że to bardzo często można się spotkać z taką sytuacją, nawet w takich kwestiach, mówię, wykraczających trochę poza moralność w sensie ścisłym. Znaczy pytanie, jaka jest wola Boża względem mnie, prawda? I bardzo często to powoduje takie duże, naprawdę ogromny niepokój, też niepokój sumienia, czy ja dobrze odczytam tę wolę. I Bóg funkcjonuje trochę na zasadzie takiego silnego, mocnego, dominującego twardziela i ja muszę zgadnąć, o co mu chodzi, bo jak nie zgadnę, to nie będę szczęśliwy. Nie? Nawet rzeczywiście to skojarzenie, myślę, że pierwsze skojarzenie dzisiaj ludzi z wola Boża jest raczej takie, że... Raczej słabe, nie? Raczej takie, że wolelibyśmy uniknąć tego, z czym to się na ogół wiąże, że jest wypadek, śmierć, choroba, wola Boża. Jakby, że my, to jest zupełnie niebiblijne, to warto podkreślić, że gdybyśmy szukali takiego biblijnego określenia, co jest wolą Boga, żeby ludzie byli zbawieni, żeby mieli życie, to jakby zupełnie prowadzi nas w stronę zupełnie innych rejestrów niż ten z wolą. No ale to tak jest. No takie mamy czasy, taki mamy klimat. Ale wiesz, jeszcze już, żeby domknąć ten wątek, ale będę tu trochę adwokatem diabła i powiem, no ale można powiedzieć tak, no tak, rzeczywiście tak się kojarzy i jestem przekonany, że jeżeli ktoś świadomie, współcześnie wymawia czy wypowiada prośbę z Ojcze Nasz, bądź wola Twoja, to dreszczyk po plecach przechodzi, nie? Co to będzie z tą wolą? No ale popatrz, mówię, sytuując się w roli adwokata diabła, no można by powiedzieć, że my się po prostu wszyscy boimy trochę tego, że skończymy jak Hiob, nie? I okej, być może będziemy świetni w naszej stałości, daj Boże, no ale mimo wszystko takich prób to raczej nie chcemy, tak? Albo jak Abraham idący z Izaakiem na górę Moria. Tak nam się kojarzy myślenie o tym, czego Pan Bóg by chciał. Na szczęście być może odmawiamy to Ojcze Nasz nie aż tak świadomie, żeby za każdym razem się tak stresować, nie? Tak stresować, bo jednak bądź co bądź, historia Hioba, oczywiście jest w Piśmie Świętym, ale pewnie mało kto pretenduje do tej roli ze względu na tą prawość, nieskazitelność i tak dalej. I że mamy też dużo historii, które jednak generalnie dobrze się kończą. Pod tym względem akurat jest bardzo bliskie, że Pismo Święte, które pokazuje jednak pewną logikę, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, że ten sprawiedliwy, nawet ten Hiob, jednak na końcu jest znowu dobrze, że to jest może jakby pewien sposób myślenia, że my nie wszystko rozumiemy z woli Bożej. I to jest rzeczywiście coś, przed czym trochę trzeba nam skapitulować. Nie wszystko jest dla nas jasne.
Ale wydaje mi się, że już nawet w obszarze takiego naszego osobistego życia pewnie nie raz mówiliśmy sobie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. I po iluś latach mówimy sobie, to nie było takie złe, jak nam się wydawało. Że z tego, co wydawało nam się w pierwszym momencie takie no, nieprzyjemne i takie po pewnym czasie, jak już mamy troszeczkę więcej dystansu, oceniamy, to odkrywamy to, że jednak czegoś nas to nauczyło, że po coś to było potrzebne. Oczywiście pewnie nie wszystkie zagadki wyjaśnią się w tym życiu. Ja nie chcę być takim z kolei adwokatem każdego cierpienia, że to wszystko da się tak łatwo odnaleźć, bo właśnie chyba nie. I że czytamy Hioba, czytamy Koheleta, to też mamy, że życie też stawia nam takie pytania, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Ale zasadniczo samo to, że odkrywamy, że Pan Bóg nie jest tylko tą wszechmocną wolą, ale przede wszystkim jest kimś mądrym i dobrym, że to trzeba zrównoważyć, to wtedy już się robi troszeczkę taka, przynajmniej ja czuję, że ten gorset się trochę luzuje, że wręcz mogę liczyć na to, że Pan Bóg chce mnie po prostu czegoś nauczyć, że to się do czegoś przyda. Rzymian 8:28. Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. No to jest niesłychany w ogóle fragment, że poniekąd wszystko, co nam się dzieje, dobre, trudne, łatwe, piękne, niepiękne, może zostać w jakiś sposób wykorzystane dla dobra człowieka. Pod warunkiem, że jakoś współpracuje, że uczy się tej współpracy. No i myślę, że to jest jakoś zaskakujące, że my nie myślimy o moralności w charakterze tej współpracy. Że jak będziemy jakby dobrze współpracować, to wszystko jest w pewnym sensie do odzyskania, do wykorzystania w jakiś sposób. A jeżeli pozostaniemy na jakimś takim buncie, odcięciu, nierozumieniu, no to się dużo marnuje jakoś takiego naszego życia, naszego nawet cierpienia, no, jakiegoś trudu. Ale ja się zgadzam z tym, co mówisz, bo ja wiem, że nie każdy i to jest absolutnie zgoda tutaj i myślę, że masz pełną rację, że nie każde cierpienie, którego doświadczamy, odsłoni się w swoim sensie i w swoim znaczeniu na tej ziemi. No, my jednak wierzymy, że wierzymy w sąd ostateczny, czyli krótko mówiąc wierzymy w odsłonięcie tych wszystkich mechanizmów Bożej opatrzności dopiero u końca czasów, to jest prawda, ale myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że miał w swoim życiu jakieś momenty, jakieś wydarzenia, które były arcytrudne, kiedy się działy i przed którymi chętnie byśmy uciekli, no a jednocześnie mamy teraz poczucie, już po czasie, że dobrze, że to się stało, albo inaczej, ile dobra wyszło nawet z tych trudnych, czy rzeczywiście takich bardzo bolesnych doświadczeń. To jest fakt, nie? Że myślę, że to główną przeszkodą w takim patrzeniu na moralność też chrześcijańskim jest też to, że my nie potrafimy czekać, że my chcielibyśmy, żeby wszystko się dokonywało z dziś na jutro, a nie w procesie, to prawda. Nie? Myślę, że my naturalnie chcemy żyć w sferze komfortu. A to jest wyjątkowo nierozwojowe. No wyjątkowo nierozwojowe, prawda. Niestety, no tak po prostu jest, tak. Że gdybyśmy mieli absolutnie pousuwane wszystkie przeszkody z drogi, właściwie bardzo szybko następuje jakaś taka nasza degrengolada. I to jest może trudne zadanie rodziców, nauczycieli, pedagogów i moralistów, żeby to trochę czasami... Zrobić to przeszkód? Troszkę jednak tam docisnąć, ale też właśnie chyba cała sztuka polega na tym, żeby to umieścić w pewnym kontekście, że kojarzy mi się to z takim pewnym dyskomfortem, że jadę w podróż, siedzę w pociągu, jest mi komfortowo, mam wygodny fotel, mam taki bardzo fajny stoliczek, już kawka na nim stoi, bagaże położone na swoim miejscu, a nagle się okazuje, że ktoś mi mówi, że to nie jest mój pociąg. To jest dyskomfort. Ja mówię, człowieku, idź sobie. Mi tu dobrze. Cię słucham i to jest naprawdę dobrze. Ale ktoś, jak będzie dosyć uparty, to mi powie, jakby, ale to się wiąże z tym, że jedziesz w przeciwnym kierunku do zamierzonego. A słuchaj, a jeszcze do tego, jak ci powie, nie tylko, że musisz wyjść z tego pociągu, w którym już się usadowiłeś, już ci jest wygodnie, ale jeszcze masz się przesiąść do tego na przeciwległym peronie, a tam widzisz tłum ludzi. Po prostu ścisk. Wiesz, swoją strefę komfortu. Tak. Ja się rozkokosiłem. Rozkokosiłeś się.
a w tamtym pociągu to wiesz, że wejdziesz tak do poziomu WC, nie? Co najwyżej miejsca siedzące pozajmowane. Miejsca siedzące pozajmowane, słabe. Tak, słabo. No, ale jedzie w swoim kierunku. No właśnie, ale znaczy chciałbym wrócić do domu. No to też jest pytanie. A być może, bo to też jest pytanie, czasami nie widać tego pociągu i to przesiadanie się, może się okazać, że tam też są dobre warunki. Da się żyć. Tak. Że po prostu czasami tego nie wiemy. I może się okazać, że to miejsce, w którym gdybyśmy jechali dalej, to się okaże, że wcale nie jest tak dobrze. Szczególnie kiedy się okazuje, że rzeczywiście kolejne stacje to nie jest ten kierunek. Tak. Ale faktycznie no myślę, że w takim normalnym, codziennym życiu nikt z nas nie zamieniłby miejsca w pociągu, który jedzie tam, gdzie on chce jechać, na miejsce w pociągu, które jedzie dokładnie w przeciwnym kierunku na przykład, tylko że ma wygodne fotele, nie? To jakby tutaj chyba nikt by nie zaryzykował tak, takiego. Tak, ale w życiu są zamiany. Chyba takie, ale generalnie chyba w tym takim moralnym życiu to jest możliwe. Bywa często, nie? Tak sobie wyobrażam, że jednak, że cała taka nasza krótkowzroczność sprawia to, że wolimy rzeczy wygodne, nawet jeżeli wiemy, że one nie są wcale takie dobre, ale w jakiś sposób takie małe zło jest do oswojenia. Małe marnotrawstwo jest wcale przyjemne. Można się na to zgodzić. Można się zgodzić. Nie, jakoś mamy takie poczucie, że, sytuacja nie wymyka się spod kontroli i czasami się wymyka i wtedy jest kłopot ewidentnie. A słuchaj, a wróćmy proszę jeszcze do tego wątku zakazów i nakazów, do tej opresywnej części, w cudzysłowie, moralności chrześcijańskiej. No bo wiesz, no nie da się ukryć, że tak, no, że są zakazy i nakazy. Nie? Są rzeczy, które w naszej wierze bardzo jasno wiemy, że nie możemy ich robić. Są takie rzeczy, które bardzo mocno wiemy, że tak, trzeba je robić. Jak to jest z tym funkcjonowaniem zakazów i nakazów w moralności? Myślę, że przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że właśnie na tym polega jakiś błąd przesunięcia. Jak bardzo określimy rozległość i priorytet tych zakazów, nakazów. Mhm. Wydaje mi się, że właśnie cały taki błąd w myśleniu jest pochodną tego myślenia o Bogu, że jeżeli on jest taką wszechmocą, która wszystko określa i nam to trochę wymusza to na nas, to wówczas tak rozumiana moralność, gdzie jest mocny priorytet na prawo, na zakazy, sprawia, że czujemy się potraktowani nie fair, trochę tacy wciśnięci w coś, czego tak naprawdę nie chcemy, coś, co w jakiś sposób niszczy nasze plany i zamiary. I tu jest jakaś taka dobra nowina, że ta moralność to jest zupełnie nie o tym. Znaczy, że zakazy i nakazy odgrywają swoją rolę, ale nie są priorytetowe. Jeżeli właśnie sięgniemy do Arystotelesa czy do świętego Tomasza z Akwinu, to my zupełnie trochę inny rejestr. Porównajmy to na przykład do przepisów ruchu drogowego. To też są zakazy, nakazy, ale wyobraźmy sobie... Nie są uciążliwe, no przyznaj. Jeszcze człowieku, jeszcze mandaty są. Jeszcze są. Wiesz, właśnie to... radary i tak dalej. Nie wiem, czy to dobre porównanie. Czy z tego porównania moralność wyjdzie obroniona. Natomiast spróbujmy sobie wyobrazić taki model, że od dziś reguły są czysto dowolne, w takim znaczeniu, że nie ma reguł, że możemy jeździć naprawdę, jak nam się żywnie podoba. Ja czuję, że jest gorzej w takim znaczeniu, że im ktoś ma większy pojazd, tym pewniej się czuje na drodze. Więc generalnie oczywiście te zakazy odgrywają jakąś tam rolę ograniczającą, ale równocześnie porządkują nam sposób poruszania się i sprawiają również pewien rodzaj bezpieczeństwa i klarowności, co robimy, czego nie robimy. Wydaje mi się, że wówczas trochę możemy popatrzeć na to takiej negatywnej strony, że ktoś autorytarnie ustawił tutaj taki znak, a jest dobra pogoda i są znakomite warunki. Więc jakby dlaczego ja mam się temu podporządkować? No to się zdarza, nie? Możemy... W ruchu drogowym to się zdarza, nie? Znaczy, że masz znak teren zabudowany, a pośrodku jedna stodoła. Wydaje mi się, że to w ogóle się zdarza we wszelkich prawach stanowionych, że są różne rodzaje ograniczenia, które ktoś ustalił. W ogóle to jest taki może już osobny rejestr, że my czasami nie lubimy określoności, ale po prostu życie jest określone. Zawsze jest jakieś. Że jeżeli chcemy coś ustalić, to musimy coś ustalić. To zawsze będzie nam w taki lub w inny sposób życie regulować.
I oczywiście możemy doświadczać tą negatywną stronę i zapomnieć o tej pozytywnej. To jest prosta droga do zgryzoty, kiedy widzimy tylko ograniczenia, zakazy. Natomiast dobrze jest popatrzeć, że być może te nakazy mają swoją rolę, ale właśnie nie priorytetową. I wracając do świętego Tomasza, że on to układa zupełnie inaczej. To znaczy układa to o wiele bardziej pozytywnie. To znaczy zaczynamy od takiego optymalnego ustawienia człowieka, co możemy maksymalnie wycisnąć z życia. Czyli jakby w jaki sposób możemy w takim ludzkim działaniu osiągnąć maksimum. Maksimum w relacji do tego, co nadprzyrodzone, maksimum w relacji do tego, co naturalne. My nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego trybu w ogóle myślenia. To jest dla nas takie w pierwszym momencie aż dziwne, że jak to? To jakby to jemu chodzi o to, żeby było dobrze, a nawet bardzo dobrze. I odpowiedź brzmi paradoksalnie tak. Właśnie o to chodzi, że zakazy i nakazy są w funkcji takiej strzeżącej pewnego optymalnego układu. I teraz, jeżeli na to od tej strony popatrzymy, to rzeczywiście możemy się aż z tym zdumieć, że to może być aż tak proste, że jednak weźmy dekalog. Zakaz idolatrii, nakaz świętowania Dnia Świętego, szacunek dla rodziców, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie manipuluj, nie pożądaj. Można to traktować negatywnie, ale można też zobaczyć w tym te przepisy ruchu drogowego, żebyśmy się czuli bezpiecznie w tym świecie i żebyśmy sami sobie nie wyrządzili krzywdy, to się okazuje, że to ma głębszy sens. Ja mogę ten sens nie tylko potraktować wyzwanie, ja nie mogę, tylko mogę odkryć w tym zupełnie inny wymiar, że to pilnuje jakiegoś ładu we mnie, że ja mogę, jak w słynnej powieści Na wschód od Edenu Steinbecka, że mogę, możesz zgrzeszyć. Nawet Pan Bóg ci tego nie zabrania, On ci to odradza. A jeżeli już zabrania, to nie odejmuje ci możliwości zgrzeszenia, że móc możesz, ale to ma konsekwencje. I być może te konsekwencje są zupełnie nieopłacalne dla samego człowieka. I wtedy widzimy, że dobro i zło, zakazy, nakazy, zalecenia, porady są w funkcji pewnej całości, którą można zrozumieć, którą można odkryć. Wtedy to się robi dużo ciekawsze, że wówczas Bóg przestaje być tym rozdzielnikiem zakazów, nakazów, ale staje się rzeczywiście Ojcem, który nas do czegoś prowadzi, czegoś uczy, daje nam instrukcję obsługi życia. A wiadomo, instrukcji obsługi, mało kto je czyta i tak dalej. Ale to one są naprawdę przydatne. To znaczy, że niekiedy możemy dowiedzieć się z nich opcji i możliwości, których akurat potrzebujemy, a nie wiedzieliśmy, że je mamy, że są, w ogóle. Tak, że są. Jakby jak je najlepiej optymalnie wykorzystać. Tak, no, ja ostatnio szukałem, jak włączyć tryb prania wstępnego w pralce. I znalazłem. Udało się. Udało się, tak. Ale wiesz co, podłożę ci nogę w istotnej sprawie, przynajmniej spróbuję ci podłożyć nogę w istotnej sprawie, bo powiedziałeś, że Tomasz ustawia tak moralność i chyba to rzeczywiście jest bardzo i głęboko chrześcijańskie i takie i Pawłowe też skądinąd, mam na myśli oczywiście świętego Pawła Apostoła, w takim wymiarze maksymalistycznym mówienia, co najwięcej da się wycisnąć, ustawienia takiej perspektywy, co najwięcej da się wycisnąć z życia i w znaczeniu naturalnym, i w znaczeniu nadprzyrodzonym. Nie? Myślę, że faktycznie ten maksymalizm i to myślenie w kategoriach celu maksymalnego, które się da osiągnąć, to jak najbardziej tak. Ale popatrz. No ja nie wiem, czy to jest mniej czy bardziej przerażające niż zakazy i nakazy, dlatego że, rozumiesz, obaj jesteśmy wykładowcami, znamy to, nie? Ile razy spotkałeś się z sytuacją, nie, no proszę Ojca, mi ta trójka wystarczy, ja nie chcę się już więcej uczyć, proszę mi wpisać trójkę i puścić mnie wolno na wakacje, a ty mówisz, nie, bo ciebie stać na więcej, naucz się na czwórkę, możesz, albo na piątkę. Wiesz, mówiąc zupełnie serio, nie? To, że ktoś od nas wymaga dużo czy maksimum, nie, to wcale nie musi być takie fajne. Bo ja na przykład może nie chcę maksimum, no ja chcę sobie tak żyć od tak, no wiesz, no tak, no przyjemnie, tak bezoporowo, a to maksimum to jest oporowo strasznie. Znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, że
etykę cnót paradoksalnie można wcisnąć w większy schemat nakazowo-rozdzielnikowy i on jest wtedy straszny. To znaczy, bo można, chodzi o to, że to jest bardzo istotne, co jest takim oprogramowaniem podstawowym. Znaczy, że jakby każdą rzecz można zepsuć. To znaczy, jeżeli my chcemy nakazać komuś, żeby on dobrowolnie coś wybierał, to trudno o większy totalitaryzm, żeby był jeszcze zadowolony z tego maksimum i tak dalej. Więc w tym sensie to jest dosyć istotne, żeby jakby sobie odhaczyć, że my do tego stopnia jesteśmy przesiąknięci tym wolontarystycznym modelem, że dla nas, jak ktoś nam mówi o cnotach, to my od razu czujemy, że nam ktoś coś nakazuje. Myślę, że to jest jakieś gigantyczne nieporozumienie, z którym się często spotykam, czy takie odnoszę wrażenie, że ludzie jak słyszą cnoty i że państwo ma ich wychowywać do cnót, to od razu się jakby uzbrajają po prostu, niemalże z kałasznikowym, żeby się jakby bronić swojej wolności, bo czują, że ktoś będzie ingerował i coś im narzucał. To znaczy, co pokazuje takie poważne niezrozumienie w ogóle, czym jest cnota, że to funkcjonowanie pełniejsze jest w moim własnym interesie. Ja chyba mam inną strategię a propos tego, jak ktoś chce mieć truje, proszę bardzo, to ma swoje konsekwencje dla średniej. Jak już kogoś naprawdę chce zmotywować, to wtedy musi przyjść jeszcze raz, żeby mieć trójkę. Ale też tak mi się wydaje, że w jakimś okresie niedojrzałości człowieka trzeba go zmuszać. I to jest pewien taki paradoks w tym, co mówimy, że jak człowiek jest już trochę kumaty i dojrzały, to można mu powiedzieć, wybierasz, bądź świadom, że wybierasz gorzej i że to ma konsekwencje po prostu. Możesz zmarnować swoje życie. Jeden z ojców mówi, to jest takie radykalne, nie wiem, czy to powinienem powiedzieć, że piekło też jest dla ludzi. To jest straszne, ale to też pokazuje jakąś tajemnicę tego, że to naprawdę nie jest tak, że człowiek coś musi, że ktoś mówi, muszę się nawrócić. No nie musisz, no jakby możesz żyć dalej tym, czym żyjesz, możesz żyć gorzej. Tak mi się wydaje, że tylko że do tego trzeba dorosnąć, żeby zobaczyć, że wolność ja mogę wykorzystać w różnym stopniu. Natomiast wydaje mi się, że to coś, co budzi mój dreszcz zgrozy, to jest uczynienie z tego reguły ogólnej, że zostawmy wszystkim wolną rękę. Dlatego, że trzeba wziąć pod uwagę też pewną niedojrzałość człowieka czy dziecka, że dajmy dzieciom, młodzieży możliwość robienia wszystkiego, co im się tylko zapragnie, zamarzy i okaże się za chwilę, że oni są nieszczęśliwi, bo nie dostali witaminy N, czyli nie, czyli że czegoś też nie można, że to ich chroni, że człowiek potrzebuje też pewnych ram, szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy rzeczywiście no, nie orientuje się. Tak trochę czasami traktujemy życie jak taki angielski ogród, gdzie jest bezpiecznie i przyjaźnie, a czasami życie jest takim polem bitwy, więc takie trochę uświadomienie, że jednak istnieje też różnego rodzaju istnieją zagrożenia dla nas, że pewnych rzeczy nie wolno, bo to grozi poważnym niebezpieczeństwem, jest jednak takim pewnego rodzaju realizmem i ojcostwem. A to właśnie idee z książki Zanussiego Krzysztofa, właśnie życie jest arcydziełem, czy jakoś tak. Bardzo ciekawy obraz takiego, że my traktujemy czasami życie jako bezpieczne miejsce, w którym nic nam nie grozi i chcemy mieć maksimum wolności. Teraz życie nie zawsze jest bezpiecznym miejscem, ma różne zagrożenia, które mogą mnie zniszczyć czy położyć się ogromnym cieniem na moje życie, jakiś błędny krok. I teraz jeżeli ktoś mi mówi nie wolno ci, to ja już trochę, że tak powiem, jak człowiek, który tu jest teren zaminowany, przekraczasz granicę na swoją odpowiedzialność, jakby że to chroni nas przed takimi też no, nieszczęściami w gruncie rzeczy, że jakiś rodzaj zakazów, takich też bardziej siłowo narzuconych na pewnym etapie jest potrzebny, ale myślę, że żeby jakby to też rozróżnić, że wychowujemy do czegoś, ale w pewnym momencie jakby celem naszym jest nie to, żeby człowiek został taki nierozumiejący i ściśnięty, tylko liczymy na to,
to trzeba pewnego doświadczenia życiowego, żeby dużo rzeczy zrozumieć. I w tym znaczeniu, tak mi się wydaje, że na pewnym etapie to ma sens powiedzieć, takie są reguły gry i takie są konsekwencje. Już jakby to nie podlega dyskusji. To też ma sens. To jest paradoks, że, ale też zrozumiałe, że najlepsze szkoły jednak mają bardzo jasną dyscyplinę. Tak. Że to nie da się inaczej po prostu. A jednocześnie jest też przestrzeń na rozwój, no bo wiadomo, że to nie jest tylko i wyłącznie dyscyplina, bo wtedy schodzimy do najgorszych szkół. Ale wiesz, to co mówisz mi przypomniało jedną rozmowę, skądinąd bardzo ciekawą, z taką panią psychiatrą, która nie pracuje w Polsce właściwie od bardzo, bardzo wielu lat. Natomiast bada stany depresyjne u młodych ludzi, u young adults, młodych dojrzałych, młodych dorosłych ludzi. Zajmuje się tym od wielu, wielu lat i mówi, że to już wyraźnie widać, że jednym z takich bardzo mocnych czynników odpowiedzialnych za tego typu stany psychiczne, chorobowe, już często bardzo poważnie chorobowe u młodzieży, znaczy młodzieży, u młodych ludzi, tak w wieku do 35 lat, jest właśnie, że tak powiem, brak witaminy, jak to pięknie nazwałeś, brak witaminy N w dzieciństwie. Czyli coś, co pewnie byśmy kojarzyli z jakimś takim bezstresowym wychowaniem, czy tego typu rzeczami. I ona bardzo ciekawą rzecz powiedziała. Mówi, że dziecko, że nie ma nic gorszego, niż jeżeli dziecko twardego nie po raz pierwszy nie usłyszy od rodziców, tylko usłyszy je dopiero później. I mówi, że, bo to jest, jeżeli dziecko twarde nie usłyszy od rodziców, to też jest oczywiście nieprzyjemne, też się rodzi bunt i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś na poziomie podświadomości dziecko wie i czuje, że to nie jest otoczone i wynika z miłości rodziców, z zainteresowania, z troski, z jakiegoś takiego momentu starania się o dobro tego dziecka. Ono tego oczywiście nie ma zwerbalizowanego, nie ma wyciągniętego do świadomości, ale podświadomie to nie wie, że wyrasta z tej miłości rodzicielskiej. Natomiast jeżeli nie jest przyzwyczajone na początku, żeby słyszeć nie w taki sposób i usłyszy je po raz pierwszy, a siłą rzeczy usłyszę, tak jak powiadasz, w świecie, który nie jest angielskim ogrodem, ani francuskim, usłyszy je od kogoś, co do kogo, jakby to powiedzieć, no nie ma podstaw mieć pewności, że to nie wynika z głębokiej troski, miłości i starania o dobro, czyli od pracodawcy, od, nie wiem, wykładowcy, od jakichś władz i tak dalej, to jest wtedy dewastujące. I ten moment braku tego nie, tej witaminy N od rodziców, czyli ze źródła miłości, ze źródła, które jest związane z miłością, sprawia, że to dziecko jak gdyby nie jest przygotowane do przetwarzania tego typu informacji, do przetwarzania tego typu sytuacji, kiedy się z nimi zetknie, a zetknie się na pewno, bo nie da się przejść życia nie słysząc nie. I ona powiada, że to jest główny powód stanów bardzo poważnych, stanów depresyjnych, które się pojawiają w wieku między 28 a 35 lat, czyli krótko mówiąc głębokiego poczucia nieszczęścia. Nie? I można było powiedzieć odwrotnie, przecież, że kurczę, jeżeli dzieciak nie słyszy nie spotyka się z żadnym właśnie ograniczeniem ze strony rodziców, to powinien być jak w pączek w maśle, jak po prostu ktoś, kto fantastycznie funkcjonuje, a tu się okazuje, że nie, że to działa w różne strony. Myślę, że możemy ten schemat nasz dotyczący Boga przenieść też na miłość. To znaczy, że jeżeli Bóg jest tą wszechmocą, jeżeli my jesteśmy na Jego obraz, to też jesteśmy przede wszystkim wolą. I miłość jest przede wszystkim kwestią woli, że ja tak chcę dobra dla Ciebie, tak chcę otoczyć jak pączek w maśle, żeby usunąć. Że wówczas ta miłość kojarzy nam się przede wszystkim z taką dobrą intencją, z takim dobrą wibracją. Dobrym, no, a nie jest takim... No właśnie to jest ciekawe, że okazuje się, że nie. Dlaczego ci młodzi cierpią na depresję? Coś tam poszło nie tak. Że okazuje się, że ten pączek się gdzieś tam rozbił, zlatując z tej górki zwanej życiem. I że okazuje się, że ta miłość
to jest pewna gra słów, ale miłość, żeby była prawdziwa, musi mieć jakiś związek z prawdą. Że nie będzie prawdziwej miłości bez prawdy. I tutaj tak mi się wydaje, że to taka zdolność połączenia, że prawdziwa miłość oznacza też rozeznanie. Po prostu. Znaczy, że ja też jako bardziej dojrzały powinienem w jakiś sposób przygotować tego drugiego na dorosłe, dojrzałe życie, w którym istnieją również rzeczy nieprzyjemne, czy niedobre, czy złe. Więc żeby uchronić człowieka przed katastrofą, ja muszę odpowiednio wcześniej tego zacząć uczyć. Tak się jeszcze zastanawiam, bo być może czasami nam się kojarzy to twarde nie z odrzuceniem. I żeby też sobie to rozróżnić, że twarde nie jest odrzuceniem, jest postawieniem granic. I to, że w gruncie rzeczy to mówienie nie, stawianie granic, takie wyraźne zarysowanie, że na pewne rzeczy się zgadzamy, umawiamy, a pewne rzeczy jednak nie i obarczamy to różnymi przykrymi konsekwencjami, ale że to nie jest jakby celem samo w sobie, tylko że tak sobie myślę, że pewnie to dziecko czy nastolatek czasami nie rozumie i czasami długo nie rozumie różnych nakazów, zakazów, ograniczeń, ale z czasem, kiedy odkrywa, że to miało swoje uzasadnienie i wynikało z troski, że po latach, jak to odkrywa, ma te lat 30, to wtedy być może jest wdzięczny, że go to uchroniło przed różnymi nieszczęściami. Lub nie uchroniło, no to wtedy człowiek płaci wysoką cenę za taki brak wyobraźni, no bo to jest trochę jak znowu z tym przykładem cierpienia takiego, w które człowiek wpada, że to jest, uważam, genialne, jeżeli my dokonujemy pierwszy raz jakiegoś głupiego zła i spotyka nas natychmiastowa karma, tak, że pokarało mnie. To jest genialne pedagogicznie. To znaczy, że w tym momencie, kiedy ja pierwszy raz po prostu jadę mocno za szybko, że dokładnie w tym momencie akurat dostanę mandat, to jest błogosławieństwo. Znaczy, to jest takie, to oczywiście jest bardzo przykre, to już sobie poszalałam, tak jakby, że po prostu, no nie, ale jednocześnie jakby to jest taki rodzaj ostrzeżenia w miarę bezbolesnego w stosunku do tego, co może się wydarzyć, kiedy się rozzuchwalę, kiedy zacznę jakby no szaleć, tak, jakby bez jakiejś wyobraźni, że to jakby uczy takiego. To jest takie zderzenie się, ale jakoś kontrolowane, że to jest o wiele lepiej niż właśnie zderzyć się na twardo z rzeczywistością. Ale wracając też do tego z kolei pozytywnego wymiaru, bo oczywiście to prawo ma swoje miejsce, ale żeby w ogóle popatrzeć na życie trochę jak na granie na instrumencie. Znaczy, że jeżeli ja się nauczę robić to dobrze, w takim sensie, że jest określony sposób wykonywania, grania i on na początku jest bezduszny, jakby w takim sensie, dlaczego tak? No bo tak, no, z czasem odkryjesz, ale jakby teraz po prostu się naucz, jakby, że nie da się nauczyć obcego języka bez takiego przykrego etapu po prostu wkuwania podstaw. Jak już dorośli się uczymy, to no, nie da się inaczej, ale okazuje się, że z czasem ta dobra metoda, to jakby dostrojenie otwiera nam nowe możliwości, których byśmy nie mieli, gdybyśmy robili to źle. I tutaj wydaje mi się, jest jakaś absolutna wielkość moralności, nomen omen, że jeżeli ja nauczę się sprawiedliwego traktowania ludzi i siebie, poważnego, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, to mam szansę odkryć, co znaczy słowo zaufanie, przyjaźń, co znaczy mogę na kimś polegać. Jeżeli ja tej gamy podstawowej nie opanuję, jakby nie będę cwaniakował, będę kombinował, będę się jakoś tak umizgiwał, będę się prześlizgiwał, to prawdopodobnie nigdy nie odkryję pewnych wartości, które idą później. Znaczy, że trochę jeżeli ja nie nauczę się podstaw, to nie zagram żadnego utworu i nie doświadczę przyjemności, że życie jest jakby warstwami idzie, że bez fundamentu no nie pójdę wyżej, że zostanę ciągle takim
właśnie nomadą, który się błąka i ma takie poczucie, że wszystko jest prowizoryczne. A być może jest prowizoryczne, bo ja robiłem całe życie prowizorkę, ale że istnieje też sztuka budowania, że można tak dosyć solidnie od początku. I że to jest wielkość taka, że jak sobie to rozpiszemy na cnoty kardynalne, że właśnie sztuka życia, że szukamy jakichś prawideł głębszych, być roztropnym, sprawiedliwość, męstwo, łagodność, która służy do regulowania gniewu, umiar, zdrowy umiar, sprawiają, że człowiek w bardzo różnych sytuacjach, które się przypadkowo bardzo różnie rozkładają w naszym życiu, że posiadając jakby taką wewnętrzną, dobrą formację, my w różnych sytuacjach się nie pogubimy. Ale to wymaga posiadania wewnętrznego kręgosłupa, a tego kręgosłupa się też uczymy. Więc pod tym względem, żeby popatrzeć na to jako na taką szansę, że jeżeli ja chcę być dojrzałym człowiekiem, który dobrze porusza się w życiu, to ja muszę jakby opanować podstawowe moralne umiejętności, nie w charakterze dodatkowego ograniczenia, tylko dodatkowej siły, która pozwoli mi przejść przez życie i przez różne próby w miarę prosto. Mówię w miarę, bo zdaję sobie sprawę z różnych słabości, deficytów, braków, ale to też mnie, nawet jak mi gdzieś tam gibnie, czy się przewrócę, to mogę wyciągnąć stąd wnioski, że coś trzeba umocnić, że jest jakaś luka wyhakowana przez daną sytuację. Mogę się nawracać, mogę odkryć jakąś ważną prawdę o sobie, że mogę się rozwinąć. A też, bo czasami sobie myślimy, to właśnie te cnoty, te takie prawe życie, ale zapominamy o wadach, jakie one są jednak obleśne. Że jeżeli człowiek właśnie jest takim cwaniakiem, który jakby bazuje swój rozwój kosztem innych, że taki po prostu wampir, że plagiaty nie są tylko kwestią życia intelektualnego, ale w ogóle ludzie bazują na dorobku innych, jakby czynią to częścią swojej kariery, ale to jest jakoś obleśne po prostu, że brak umiarkowania, czy tchórzostwo, czy właśnie taka brawura głupia, to naprawdę nie jest wcale takie dobre. Ani tak, ładne nawet, nie? Nijak. Znaczy, że my trochę mamy taki moment takiego przereklamowania zła, że zło nam się wydaje właśnie takie atrakcyjne. Teraz to będziemy się rozkoszować tymi zakazanymi owocami. Tak, że jakby widać tę pozytywną stronę, ale potem to, że ten człowiek się czuje nagi i jakoś osaczony przez to, co zrobił, to już tego nie, to już tego, to było napisane zbyt drobnymi literkami. I odkrywa się za późno. No, to, wiesz, jest dobrze. To jest prawda. Wiesz, ja po prostu. To jest bardzo dobry przykład, że jakoś tak w przedziwny sposób myślimy o złu jako o czymś atrakcyjnym. Tak. A o dobru jako o dobru jako ciernieżnym. O ci moraliści, o ci święci. Mnie się przypomina taka, wiesz, taki. Znaczy, no, kojarzy mi się taki obraz, wiesz, kogoś, kto. To jest zawsze. Ten gość, który przychodzi na imprezę, wstawia się jako pierwszy, że tak powiem, ciągnie za dużo. Noszą go jako ostatniego. Jest na gazie i jemu się wydaje, że on jest taki fajny i taki wyluzowany i że on jest cheerleaderem tutaj, a wszyscy patrzą na niego i o matko. Nie? I że to jest trochę taki moment. Nie? Dla niego to zło wydaje się takie atrakcyjne, że przegiął, że coś tam. A z zewnątrz to nawet, no to wygląda po prostu troszkę żenująco, nie? I to jest trochę ten, nie? I to jest trochę ten moment, że bardzo jest ciekawa sprawa, że zło naprawdę jak popatrzymy na nie realnie, to wcale nie jest takie miłe, jakby się wydawało i to nawet nie, że idzie za tym straszne cierpienie, tylko czasami po prostu, no... No, coś takiego. Zwykle idzie miernota. Miernota, nie? Bo jakby my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że czasami brak nawet jednej cnoty, dajmy na to męstwa, sprawia, że mnie jakby ciągle spycha życie do pozycji, które wcale nie są takie wymarzone, że ja sobie marzyłem o pięknym życiu, a zostałem zepchnięty przez tchórzliwość do miejsca, gdzie nie chcę być właśnie. Albo przez brak konsekwencji w dobru, nie? Umiarkowania. Znaczy, że jednak myślę, że to też warto nazwać sobie, uświadomić, że brak umiarkowania, czyli jakieś małe uzależnienia od małych przyjemności, natychmiast satysfakcjonujących, jest odpowiedzialny za duże czasami braki w naszym życiu, że ciągle czas spędzamy na oglądaniu czegoś, co ma kompletnie nijakie, miałkie przełożenie, daje nam taką mikrosatysfakcję, ale odsuwa nas od tego, co jest
jakąś ważną sprawą, pracą, wyzwaniem, że zamiast jakby mierzyć się z dużymi sprawami, dużymi walkami, takim poważnym wrogiem, i do tego jesteśmy stworzeni. To jest też jakiś paradoks, że każdy człowiek jest naturalnie stworzony do wielkości, do walki, która się z tym wiąże. Więc trudno się dziwić, że taki po prostu wojownik po prostu biega za jaszczurkami i jakoś czuje narastającą frustrację, że dlaczego ta włócznia jest taka duża, a te zwierzątka takie małe. Wiesz, słynna zasada, że... I tak jest winne. I tak jest winne. Słynna zasada, że to, czego na pewno superbohaterowie nie robią, to nie oglądają filmów o superbohaterach, nie? A zwłaszcza seriali o superbohaterach, nie? Bo to często tak jest, że gdzieś tam sobie myślimy, właśnie, nie? Że muszą się jakieś straszne rzeczy w naszym życiu wydarzyć, żeby to życie się zepsuło. A czasami jest tak, że po prostu przez małą, że tak powiem, dziurkę w oponie naprawdę całe powietrze wyleci, nie? Że tak, to nie musi tak. być... Czy może też... Bo ja myślę, że to, świat jest taki pomieszany, bo z jednej strony jest właśnie dużo takiego zła, ale z drugiej strony jest też dużo takiej wrażliwości, że mamy takie też przeczucia poetyckie, czy takie intuicje, że małe rzeczy, że życie chwilą obecną, że takie dostrzeżenie takiego momentu, czasu, właściwego działania, że jest jakby dużo też piękna i dobra wokół nas, tylko jakbyśmy mieli takie poczucie, że z jakiegoś dziwnego powodu mi to przecieka przez palce. Ucieka, jakby, że jakbyśmy szukali sposobu, żeby to złapać. Szukamy różnych duchowości, szukamy jakichś bardzo ekscentrycznych, niezwykłych doświadczeń. Myślę, że to jest śmiałe, sobie powiedzieć, że być może te maksymalne wykorzystanie takiego duchowego piękna, które w życiu jest do odkrycia, do cieszenia się, leży właśnie w takim uporządkowanym, prostym życiu. Człowiek, który po prostu spełnia dobrze swoje obowiązki i czerpie z tego taką głębszą satysfakcję, robię to, do czego jestem powołany, że jestem wierny tym moim zobowiązaniom, że to otwiera też mnie gdzieś duchowo w jakiś inny sposób, że tak mi się wydaje, że pewne opcje, że Pan Bóg też jest pod tym względem taki przekorny i sprytny, że pewne opcje po prostu wyłącza, kiedy człowiek idzie złą drogą. A pewne opcje się jakby nie od razu, ale rozwijają, uruchamiają właśnie na drodze dobra. Że człowiek jest zdolny do jakiejś kontemplacji, zachwytu, takich małych, cieszenia się małymi rzeczami w wielki sposób właśnie wtedy, kiedy to życie jest zasadniczo dobre. Ale że to też chyba trzeba jakoś tak odkryć dla siebie, że nie da się inaczej. To jeszcze na koniec, wiesz, ostatnia rzecz, którą często używałeś i przywoływałeś słowo cnota, które jako żywo albo jest passé, albo się zupełnie błędnie kojarzy z jakimś kontekstem seksualnym, a to jest przecież jedno z podstawowych słów dla teologii moralnej, zwłaszcza dla świętego Tomasza z Akwinu. Co to jest cnota? Cnota to jest właśnie to optymalne działanie w jakimś wymiarze. Na przykład roztropność to jest optymalne odnalezienie tej decyzji, tego konkretu, który należy wybrać. Sprawiedliwość to jest optymalne działanie względem relacji z innymi ludźmi, że daje to, co powinienem dać. Nie więcej, nie mniej, po prostu. Że męstwo będzie cnotą, która sprawia, że ja w taki mądry sposób kieruję swoimi uczuciami. Nie, że je kontroluję, ani że je duszę, ale że wychowuję samego siebie i dzięki temu jestem w stanie w trudnej sytuacji zrobić to, co powinno być zrobione. Na tym polega męstwo. Nie, że nie doświadczam lęku, strachu, ale że panuję nad tym. Uświadamiam je sobie, ale jestem zdolny do zapanowania. Czy łagodność jako cnota takiego dobrego posługiwania się gniewem? Tutaj mała dygresja, mi się bardzo podoba, więc muszę ją powiedzieć. Że mała mi u Muminków zauważyła, że tata Muminek źle się gniewa, bo gniew połyka, a powinien wypuszczać. Ale ładnie określa. Że to jest cnota łagodności, znaczy, że wypuszczanie, ale takie, które nie zabija, ale też nie połykanie jednak. Po prostu czuć, że on za chwilę go po prostu rozsadzi. Że ten umiar, że to nie chodzi o to, żeby się
w ogóle po prostu wszędzie pozaciągane ręczne hamulce po prostu w wszystkich dziedzinach życia. To też to nie o to chodzi, ale chodzi o ten moment takiego, że ja potrafię się ucieszyć tą lampką wina, ale nie muszą mnie wynosić. Że generalnie chodzi o te, że cnota jest takim, byśmy powiedzieli, tą umiejętnością nie tylko w głowie, ale też od strony właśnie praktycznej, umiejętnością znalezienia takiej trajektorii działania, która jest optymalna. I to już jest wypracowane oczywiście w starożytności jako taki próba opisu takiego działania, które sprawia, że jest nam dobrze, że żyjemy mądrze, że działamy z pewną siłą. No i oczywiście tutaj jeszcze pakiet cnót teologalnych, że wiara jest cnotą. Myślę, że my w ogóle jakby myślimy o wierze bardziej jako o doznaniu, takim uczuciu takim religijnym, duchowym, a to jest cnota, cnota przyjęcia i powiedzenia tak temu, co Pan Bóg do mnie mówi, tej treści, którą mi objawia, że stąd się rodzi cnota nadziei, że ja dążę do tego, że walczę o wielkie dobro, jakie jest zbawienie, że ja mam nadzieję na życie wieczne, że na tym sądzie ostatecznym puszczą mnie dalej, nie będą haltować. Czy właśnie cnota miłości jako forma takiego życia, takiego sposobu odnoszenia się, że ja przyjaźnię się z Bogiem. To jest jakaś niesamowita definicja Tomaszowa miłości, caritas jako formy przyjaźni. Że jakby umiem o tę przyjaźń dbać. I że to sprawia, że ja rzeczywiście myślę, że dopiero przy tej miłości i mądrości, która idzie z nią w parze, możemy powiedzieć, że no to jest klucz do szczęścia. I to jest w gruncie rzeczy taki powrót do początku. Znaczy, o co nam w życiu chodzi? Że jeżeli ja chcę być w życiu szczęśliwym, tym pociągiem dojechać do jakiegoś szczęśliwego domu, mojego własnego domu, to w gruncie rzeczy te cnoty są tą właściwą drogą, które jakby sprawiają, że jeżeli moje życie porównać do wędrówki, to stawiam kroki we właściwym kierunku. Że, to, że jest szansa, że to właśnie na drodze cnót moje życie będzie po prostu owocne, tym samym szczęśliwe, nie jakieś byle jakie. To jest też bardzo ciekawe, że ta chrześcijańska moralność oparta na cnotach wraca w czymś, co wymieniłeś na samym początku naszej rozmowy, mianowicie w takich różnych praktykach coachingowych. To jest bardzo ciekawa rzecz, że niektórzy autorzy wprost się do tego przyznają. Ktoś mi kiedyś podrzucił do zobaczenia taką książkę Richarda bodajże Coveya, nie wiem czy Richarda, czy no ale w każdym razie Coveya, Siedem nawyków skutecznego działania, po angielsku jest habits, czyli no habitusów w jakimś sensie oczywiście cnót, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że on się tam wprost przyznaje, że ta cała jego doktryna coachingowa, czyli ucząca ludzi dobrego działania, ale też niewyniszczającego dla nich samych, jest oparta na niczym innym jak na chrześcijańskiej teorii cnoty, tylko dostosowanej czy pokazanej w kontekście też funkcjonowania zawodowego i funkcjonowania takiego nie tylko zawodowego, ale codziennego byśmy powiedzieli. To jest bardzo ciekawe, że ta moralność cnót wraca jakby z zupełnie innej strony. Czasami niestety zanieczyszczona takimi rzeczami, które są, powiedziałbym, niedopuszczalne, ale w każdym razie jakiś powrót jest. Tak, myślę, że jeszcze, bo pewnie dobrze jest odkryć tak dla siebie, że pewne idee jakby wrócą zawsze, to znaczy, że jeżeli ktoś w miarę świadomie przeżył życie, to w ramach takiej porady, raczej niż nakazu, pokaże nam to, do czego doszedł. I pod tym względem ja mam absolutne takie zaufanie do tej wielkiej tradycji i mądrości i Tomaszowej i wcześniejszej, że oni to przemyśleli na dużo szerszej kanwie i że rzeczywiście takie moje również intelektualne doświadczenie jest takie, że bardzo nieliczni ci właśnie coachingowcy dochodzą do takich rezultatów bardzo całościowych i takich do spodu przemyślanych. Częściej spotykamy te różne poradniki życiowe, know-how, jako jakiś jeden element. I on jakby działa
w bardzo specyficznym zakresie. To jest troszeczkę jak tak, jak znaleźliśmy klucz, no on nas oczywiście uszczęśliwił, bo możemy naprawić rower i próbujemy teraz zrobić z tego klucza zasadę reperowania w ogóle wszystkiego. Okazuje się, że jednak już przy ekspresie do kawy wysiedliśmy i że podobnie jest tutaj, że pewnie to dawne narzędzie myślenia i działania klasyczne jest o wiele bardziej rozbudowane, ale przez to też jest bardziej oddaje sprawiedliwość tej też bogactwu życia, jakby wielości różnych rzeczy i narzędzi, na które musimy zwrócić uwagę, na które możemy zwrócić uwagę do tego, żeby rzeczywiście człowiek się boi powiedzieć musimy, nie? Już w ogóle. No, jest coraz bardziej. Jest coraz bardziej. Ale musimy kończyć. Dobrze. Dziękuję Michał, bardzo. Dzięki wielkie. Dziękujemy Państwu. No i zapraszamy na kolejne rozmowy.